Siemaczko Piter z tej strony, witam was kolejny raz w trzecim odcinku z Monuments Flipper. Zlecenie numer 3. O, no tak się dokładnie nie przypatrywałem temu biuru. Co tam za widoki mamy? W jakiejś wyspie jesteśmy? Tak to wyglądałoby, nie? Można na biurko wskoczyć. O, na foto? No dobra. Okej, przechodzimy do rzeczy. Statystyki. Stara wieś zrobiona. Stara tawerna też zrobiona. I teraz przechodzimy do kolejnego zlecenia. I proszę państwa, Młyn Jerozolimski, Mulan de Jeruzalem, młyn pszeniczny typu wieżowego wybudowany w gold, chyba, czy ktoś tam czyta, akurat to się patrzymy, na to się nie patrzyłem, kto się czyta, bajka. Pierwsza wzmianka o młynie pochodzi z 1750 roku. Oczywiście bardzo podobnie na Google Maps można sobie wyszukać to miejsce, albo gdzieś tam we fotkach w Google. No i 7 zadań, 7 teczek. Stary młyn bardzo ucierpiał od burzy, część ściany runęła, skrzydła pękły, gruzy, połamane deski zaśmiecają teren. Wszelkie pęknięcia w ścianie spowodowane przez burzę wymagają naprawy. Okej. Ogromne ostrze wiatraków napędzają ogromne drewniane koła zębate. Wszystkie części znajdują się na zewnątrz budynku młyna, musisz je połączyć. O, tylko się odbudowa. Mur młyna musi zostać odbudowany z odzyskanych i oczyszczonych kamieni, zasady konserwacji i jak najwięcej oryginalnych materiałów. Każdy wiatrak musi mieć skrzydła. Użyj odzyskanego drewna, aby odbudować brakujące skrzydła. W młynie pozostało kilka przedmiotów z różnych epok. Są skrzynie do wysypywania zboża i czyszczenia. Warto je pokazać światu. Wśród znalezionych przedmiotów są też prawdziwe skarby, stary dzwon lub pomnik. Przedmioty te są integralną częścią młyna, turyści będą zachwyceni. Szacowany czas 30 minut, aha, tak, oczywiście. No i co? Przenosimy się do naszego zleconka. Jak to wygląda? Gdzie my to mamy? A, oto i o. No tak faktycznie bardzo podobnie wygląda. Tutaj nawet jest jakaś taka bramka stawiona. No muszę wam powiedzieć, że całkiem fajnie odzwierciedlają to otoczenie. Zniszcz mam całe... Wysadzamy? Dobra. Ptaszki ćwierkają. O proszę. Przenośne obiekty można podnieść. Najedź kursorem na obiekt i naciśnij lewy baton myszy, aby puścić obiekt, ponownie naciśnij ten przycisk. No to już było. Dobra, nie wiem czemu te podpowiedzi już może daliby sobie siana, nie? Rozglądnijmy się jak to wygląda. Aha, tutaj są te koła zębate, tu jakiś gruz. Okej. Tak powiem wam, że coś tam widziałem, tak jak poprzednio mówiłem na pierwszym odcinku, ale nie wszystko oglądałem, nie wszystko chciałem widzieć. Także... Także wiem, że nie wiem nic, nie? To ja tak poruszyłem, czy to tak samo się rusza? No dobra. Okej. Pierwsze zadanie. Oczyść młyn. No dobrze. Pytamy za łopatę i jedziemy z tematem. Jeszcze? A, w środku. Jakieś schody będą? Ciekawe. Dobra, zbierz stare drewno. w jednym miejscu. O, gdzie to muszę nosić? Gdzieś? Na zewnątrz, no dobra. Okej. Dobrze. No tu... Oj, co ja zrobiłem? Aha, czekajcie, mogę shifta wcisnąć i rzucić, tak? No nie tak do końca. Daleko tym nie rzucę, w końcu to jakaś ciężka belka taka. Dobrze, że biegać można. Aha, ja wam powiem, dlaczego mi się tak popieprzyło w drugim odcinku coś, że... Teraz sobie przypomniałem. Chodzi o ten akwedukt. Coś tak tego akweduktu tam w drugim odcinku czepiłem. Dlaczego mi się tak pokiełbasiło, że akwedukt będziemy robić? Kurde, bo w ogóle jest śmiechawa. Ja w ogóle tą grę już nagrywałem przed jej premierą na jeden dzień. To było nagrywka z tego, z dema. Nagrałem demo i tak się zastanawiam, czy to w ogóle jest sens puszczać demo, skoro jutro, nie? Będzie ta gra wypuszczona w pełnej wersji. No, poza tym coś się może jeszcze zmienić i to już nie będzie aktualne, nie? I w ogóle w demie było pierwszym zadaniem właśnie ta stara wieś, a drugim zadaniem w demie był właśnie akwedukt. Mało tego. No ale ja tam się mam dostać na górę. A, zbuduj rusztowanie. Co, młotek? O kurczę, to ciekawostka wam powiem, bo... Jak rusztowanie się buduje? Aha, okej, muszę zaznaczyć tutaj. Dobra. Gdzie to jest rusztowanie? To może nie młotek, tylko ręce, co? Czy znowu coś popieprzyłem? Czekaj, no zbuduj rusztowanie, no czym? Siekierą? Nie. Z tego co pamiętam, młotkiem się budowało rusztowanie, prawda? No Boże, znowu gra mi robi jakiegoś psikusa, no masakra. Może drzwi trzeba zamknąć. Nie. Nie, no masakra. Czemu mi ta gra takie coś robi? Trochę nieintuicyjne, dobra, skończę to, co zacząłem. I w demie było pierwsza, to było zadanie Stara Wieś, a drugie zadanie był właśnie akwedukt, więc tego nie nagrywałem. Znaczy nagrałem, ale później stwierdziłem, że to nie ma sensu puszczać. I stąd się tak czepiłem tego akweduktu. Mi się coś pokiełbasiło, że będzie po prostu... że będziemy robić akwedukt. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, nie ogarniam tematu. To jest róż, ale róż drzwi, a nie rusztowanie. Jak ja mam rusztowanie zbudować, ja się pytam, bo nie rozumiem tego. Gra mnie zaczyna trochę, szczerze mówiąc, wkurzać na tym etapie, bo... no nie kumam tematu. Jest serio? Takie bugi ma? Naprawdę? No nie powinno takie coś mieć miejsca, szczerze, no bez jaj. Kurde, no bez jaj, no naprawdę. A w ogóle później jeszcze stwierdziłem, że... że w ogóle źle zrobiłem, że w ogóle za demo się wziąłem, gdzie na Steamie był do pobrania prolog, a w prologu już były... te... achievementy na Steama, nie? Także no śmiechała naprawdę. Dobra, to ja sobie zrobię inne rzeczy. Boże święty, nie chce mi gra słuchać. część dzwona jakiegoś mamy. Zbadaj, co to jest. To jest jakaś taka... Pomnik? Nie, to nie jest jakiś bardziej pojemnik. Weź, tak? O, tu nawet nie jest przetłumaczone. Panie. Weź, dobra. A tu nie mamy latarki? Trochę też dziwnie. Co to jest? No, to nie wszystko jest przetłumaczone. To ciekawe, naprawdę. A, tu w ogóle gogle mam, tak? O kurde, jaki jest teleszcz. Gogle jak włączymy, to będę pewnie mógł zbudować rusztowanie. Dobra. To jest jakiś od kilofa? Coś... Czemu tu nie ma opisu? To moglibyśmy tu przenieść chyba może na razie. O, i tu też mamy tą płytę chyba. Tak strzelam. Coś tu jeszcze widziałem. Tu jakieś szczypce. Ciekawe, czy coś tu jeszcze będzie. No dobra, ciemno trochę. Dziwne, że latarki nie mamy. Dobra, zajmiemy się tym rusztowaniem. Ja pierdzielę, co za fail mówiłem. Dobra, czyli zbuduj rusztowanie. Młotek. Ja pitole. Można się zamotać w tej grze. Ale... No tak nie powinno być, nie? Że ja myślę, gdzie co, jak skombinować. Nie mówię, że to jakaś podpowiedź powinna być, ale powinna być w menu. Inaczej, powinno być w menu, nie wiem, rusztowanie na przykład. I klikamy i wtedy młotek się wybiera i się buduje faktycznie to rusztowanie, bo tak... Zapomniałem, że ten głupi... Właśnie te gogle jakieś AR, to jest taki... Głupie to jest. Bardzo głupie to jest, moim zdaniem. Kompletnie człowiek o tym zapomina, naprawdę. Dobra, no i tutaj co? Zbieramy dalej te deski chyba, nie? Usuń starą drewno. A, zbierz stare drewno. Dobra, ręce, tak. Złap. O, to wywalimy w ten sposób. Podrzucajmy to. Ale zrobiłem. No, o kurde, no to już w ogóle. No dobra. Troszkę to spadanie takie śmieszne jest. To pewnie trzeba będzie te deski, czuję, wysłać jeszcze gdzieś. Nie wiem, jakąś odnowę czy coś. No może tam je zrzućmy. Żebym znowu nie spadł. Hardkorowa akcja. To możemy tu właściwie zrzucić, a nawet będzie lepiej. I tą też tu. Tak, czy coś tu jeszcze? Usuń starą belkę wewnątrz młyna. Na górze. Którą belkę? Muszę sobie podświetlić to. Aha, to zniszcz po prostu. O, to tak trochę słabo, bo nie będziemy tego odzyskiwać drewienka. Teraz tak, zbierz kawałki pojemnika, odnów maszynę do młyna, połącz dzwonek, odnów... No to tak powiem wam, takie krótkie zadanie się wydaje, nie? No ale... Dobra. Tylko te belki jeszcze trzeba tu poznosić. Tak. Fajnie to, że te drzwi są tak bardzo interaktywne, że jak je uderzymy naszą postacią, to one rzeczywiście mają jakiś efekt tam. Albo się otworzą, albo się zamkną. Fajnie. No tak jak mówiłem, trzeba będzie je wysłać. Dobra. Wyślemy to. Teraz tak, zbierz kamienie w jednym miejscu. Jakie kamienie znowu? Aha, tu będzie można chyba złożyć te rzeczy. Dobra, kamienie, tak? Gdzie? Tutaj? Gdzie ta rąsia jest? Podnieś. Aha, tutaj. Okej. Okay. Teraz trzeba uważać, żeby znowu nam się gdzieś pod mapę nie zapadło. Teoretycznie rzucać fajnie by było. No, fajnie w tym demie się faktycznie rzucało na odległość tymi workami, przynajmniej ze śmieciami. A tutaj już tak nie jest łatwo. Ja nawet chyba byłem w trakcie już nagrywania tego materiału z tego akweduktu, tak jeszcze do tego wrócę. Ale mówię, tak jakoś to tak trochę topornie tam właściwie dużo nie było tego, bo zrezygnowałem. Dałem sobie z siana, stwierdziłem, nie będę po prostu nagrywał czegoś, co za chwilę może ulec zmianie następnego dnia, więc... Fajnie. No, jak na razie gra mi się podoba, jest troszkę problemów. Jak to się mówi, jakieś tam problemy wieku dziecięcego występują. Usuń gruz. W którym miejscu? Tutaj, dobra. Czyli powoli teren nabiera wyglądu. Teraz tak, odblokuj ścianę. Która ściana? To jakaś ściana? A odbuduj ścianę, nie odblokuj, boż. Tutaj? Weź stąd. Ale co weź stąd? Aha, aha. No tak, to może za pomocą tych kamieni mam odbudować. Czekaj, weź stąd. Czekaj, Google. Weź stąd, ale co weź stąd? Aha, dobra, już wiem. Musimy poczekać na te kamienie, aż oni chyba je na podstawie tych, co tutaj jest... wysłaliśmy, nie? Parę minut temu, to prawdopodobnie chodzi o kamienie, które do nas zaraz wrócą, tak? Czy co? Czekajcie, tu już tam coś przywieźli. Co to jest? Nie było tego chyba. Coś tu... A, to są te skrzydła tego wiatraka jakiegoś. No dobrze, a gdzie te kamienie? Się pytam. O, są przywiezione. No, dobra. O, i znowu z automatu mi gra. No nie, hello. Znowu gra mi zaczyna rzucać kamieniami. Coś tu... popieprzone jest, to tak się... No nie, serio? Czemu tak się dzieje dziwnie? To takie... słabe. Tylko myszką tego se jadę i... To takie w ramach takiego, nie wiem, jakby przyspieszenia, czy jak to nazwać? Taki skill dostałem za te poprzednie te etapy? 2? Aż ich było? Jakiś bug chyba znowu jest. W ogóle nie klikam lewym przyciskiem myszki, tylko nakierowuję... kursorem tym, gdzie jakie miejsce mam. Ale śmiesznie. Ta i... Nie, no to mi się nie podoba. Nie, to było głupie. To tak po łebkach poszło, ja widzę. To... Nie, mi się to nie podobało teraz to. Co to w ogóle jest? Już jest tyngi pomalowane? Nie, panowie, to tak nie może być. To jest takie trochę... Gra się sama gra, tak? Można by tak powiedzieć. A gdzie jakieś rozrojenie w wiaderku tynku albo coś, dobieranie koloru? Dobra, można by to było już kij pominąć, ale nabieranie tej... Tak jak w House Flipperze, czy... Czekajcie, tam jest? No nie ma tam też, ale... Jakoś to tak zrobić, jakąś animację taką, że ja to muszę, mam na to wpływ, to tynkuję tą ścianę, czy coś. No. taka dziura jest. Tak żeście się śpieszyli z tym, że dziura została. No, niebo widać. Nie wiem, czy i tak pewnie tego nigdy nie będę oglądać, bo mały youtuber, to się nie liczy. No to trochę było po łebkach, nie powiem. Nie podoba mi się to. Nie, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. A to co to jest? Co to ma być? Co ja zrobiłem? Nie ogarniam. Co my tu będziemy robić? Podnieś. Aha, tutaj, tak? Staw tu. To my teraz coś będziemy składać. I to się samo nie zrobiło, już tylko my to musimy robić. No niesamowite. Nie no, zaczynam się czepiać, serio, to już mi się nie podobało. To było takie trochę... To ja się kuźwa męczyłem więcej chyba nad tym rusztowaniem, żeby postawić niż... Nie no, bez jaj, naprawdę. To cóż, że to w ogóle zmontowane nie przyjechało. Tak jak ten daszek w starej wsi. Tylko, że ja to muszę sam montować. Ja właściwie myślałem, że to jest nawet zmontowane. O kurde. No niesamowite ludzie, no. I to samo muszę też powtórzyć, wszystko po kolei. Wow. A będziemy jakoś impregnować to drewno, jakąś farbą, lakierem? Czy to już jest tak zaimpregnowane? Czy to zgnije? To korniki wpieprzą. Chwila, moment. O, jakbym taką grę dostał do recenzji od jakiegoś studia, no to chyba to by była pierwsza i zarazem ostatnia oferta dla mnie. O nie, nie byłoby takiego głaskania. Nie byłoby głaskania. To skrytykował, tak jak w tej chwili to skrytykowałem. Nie podoba mi się takie coś. Albo bawimy się na całego, albo po prostu część rzeczy w ogóle najlepiej może w ogóle nie robić tego. No i co dalej? Zamów windę. What? Tyczuszka. Może ja stąd lepiej wyjdę, bo to nie wiem co tu się szykuje. Co oni tutaj stawiają? Windy? O kurde, patrzcie się tu jaka construction. Już? O, już coś chyba jest. Odblokuj skrzydła i koła zębate. Odbuduj, Boże, jaki odblokuj. Odbuduj skrzydła i koła zębate. Co to jest? Róż. Co róż? Nie wiem o co chodzi, nie ogarniam. To mam zamontować? Na windę mogę to dać już, czy nie bardzo? Aha, no nie wiem o co biega. No to wejdźmy na górę może, co? Czekajcie, to ja wchodzę po schodach, to po co mi ta winda? No jestem na windzie i co? Alt nic mi nie pokazuje. Mogę spaść na dół, nie zabiję się? Łopnęła. Nic, dobra, no to co? Kolejne zadanie pewnie, tak? Zbierz kawałki pojemnika na ziarno. Odnów maszynę młyna. Co my tu mamy w ogóle? O, to możemy chyba złożyć. Jakiś dzwonek. O, ale drobne kawałki. A ten dynks to już nie można było też... No dobra, to mamy. Co to jest? Brakuje części. Okej. se podświetlę, bo nie ogarniam. A tutaj coś mamy, tak. No w sumie gra nam nie podpowiada, dopóki sobie nie zaznaczymy. Co to jest? Zbierz, złap, weź. Dobra, tu jakieś są elementy. O Jezu, jakie tu są drobne... Jakie tu drobne rzeczy są. Tu też? Coś jeszcze? Odnów pojemnik na ziarno. Aha, czyli to coś to było pojemnik na ziarno. Czekajcie, Google. A tutaj coś jeszcze jest, co to? Oho. Nie wiem o co chodzi, dobra. Ustaw stół, dobra, złóżmy to coś. O, Jesus. Zawias jest. The kibel. Taki otwierany sraczek. O Boże, śrubka i na... Aha, to najpierw śrubka. Spoko. Jest? Poskładane, dobra. I co? Gdzie to mam dać? Wygląda jak monitor od tyłu. Gdzie to mam dać? Pojemnik na ziarno. Dobra, na razie to schowamy chyba. Tutaj jest coś, co to jest podnieś. Aha, to idzie tu. Staw. Co to kurde, jakaś kuchenka? Maszyna do młyna. Aha. Maszyna do młyna. No, ale to jakieś takie powinny być moim zdaniem opisy tych przedmiotów, które składamy, takie bardziej konkretne na przykład, nie? Nawet ten młyn, no fajnie to, a to zobaczymy jak to w ogóle działa, czy nie. Będzie jakaś animacja. Jezu, ile tutaj tych elementów leży na ziemi. Nie wiem, czy się dowiem kiedyś, co się stanie, jak wszystkie... Czy w ogóle tu jest możliwe pominięcie na przykład jakichś zadań w danym temacie i na przykład, nie wiem, że zadanie to będzie niewykonane, to zlecenie tam, nie wiem, w 100%, bo na razie to tak, no, były problemy z tym ostatnim nie? W tym drugim odcinku, z tym... Ty, patrz tu, patrz. No i patrz, poleciał pasek na dół, widziałem to na żywca. No i co? Już problem będzie. Widzieliście to? Chyba pasek jakiś drogi klinowy poleciał. Pod mapę, już tak powiem wprost. Ja pierdzielę. Teraz najgorsze, wyjdziesz z gry, nie wiadomo... Od jakiego... No właśnie, nie mam paska, bo poleciał. Podnieś, jak? Jak podnieść go mam? Ja pierdyle. Gra jest chyba na Unity albo na Unrealu. Na Unrealu chyba jest coś z Physics X, że jak się gra wymaksuje na te ustawienia, to wszystko pod mapę leci. Nie wiem jak tutaj tam wygląda. Gdzieś tak podobno w Borderlandsach było. Teraz są na Unrealu. No i co teraz? No i dupa Jasiu. No i ząg. I poleciał pasek pod tym, bo tak głupie było to ustawione. Mega. Brawo, gratuluję. Gratuluję. Naprawdę genialnie to było. Podnieść, tak. Zesraj się. Powrót do menu głównego. Czekajcie, mogę do biura wrócić i na przykład... Zobaczymy, co się stanie, jak teraz wrócę do biura i z powrotem do zlecenia. Jak on to uzna? Czy to zlecenie zostało anulowane, czy... Nie, 45%. Rozpocznij. Co się stanie teraz? Zobaczmy. Jeszcze... No, dobra. Na szczęście widzę... Widzę ten pasek. Jest, dobra. To i to. Okej, okej, czyli... Na całe szczęście... Nie trzeba restartować gry, tylko wystarczy ją... Do biura wrócić po prostu. No, ta rybka trochę inaczej wcześniej wyglądała, nie była taka jakaś... Dziwnie te grafiki wyglądają, takie to było. Ale bugi są, widzę. Aż się boję, co będzie dalej, jak takie numery mi gra robi, że coś pod mapę wlatuje. Później szukaj takiego drobnego elementu, nie? Jest, okej. No a na przykład jakbym chciał się coś faktycznie serio dowiedzieć o tym elemencie, na przykład jak on działa, jakiś pokaz, nic? A jest latarka. Uuu. Dobra. Coś tam przywieźli. Umieść... Aha, te skrzydła przywieźli, tak? Tam jakaś teczka mruga. Czekaj, chwilę, moment. Który pomnik odnowić? Bo nie kminie. Gdzie jest jakiś... Aha, tu coś jest do wzięcia. To jakieś też płyty były, o. A mogę dwie naraz wziąć? O, mogę, fajnie. No i... No szkuźwa mać, no ja pierdzielę. Koszmar. Nie no, słuchajcie, robi się coraz gorzej moim zdaniem. Nie podoba mi się to. Tak, postawię stół. Jakie to mam? Część kamiennego memoriału. Tu jest też jakiś kamienny memoriał. Wstaw tu. Aha, tam gdzieś mam to wstawić. Już to mam na stole złożyć. Okej. To czekaj, to też, nie? To nie było dwa elementy czasem? A to nie było dwa elementy? Hello. A tutaj żeśmy znaleźli wtedy. Co to? Jakaś mapka, jakieś zapiski. O, jeszcze jeden jest tu fragment. Z 5 elementów się składa. Teteczka to jest tak jakby takie zlecenie zrealizowane, odbierz zlecenie, tak, że coś zostało przywiezione albo postawione. Czyli ten dźwig czy coś, zaraz zobaczymy co tam się dzieje. Ok, mamy to. Można coś tu poczytać, tu są chyba jakiś, w ogóle jakaś mapa pewnie okolicy może, albo nie wiem co to znaczy. Szlak wie. Umieść dzwonek obok drzwi. Gdzie ten dzwonek? Obok drzwi, jaki dzwonek? Ręce. Aha, bo czekajcie, ten dzwonek to on w ogóle na tym chyba. Tak, tak. I te obiekty można umieścić w określonym miejscu, oznaczonym niebieskim hologramem. A jest tu podnieść taki przedmiot, znaleźć go wyznaczone miejsce, po zablokowaniu obiektu potwierdź umieszczenie lewym przyciskiem myszy. Cyk. Dobrze, mamy. Odbuduj mechanizm. Czekajcie, co z tą teczką? Nie wiem, 52% odebrałem coś, nie wiem co. Dobra, odbuduj mechanizm. Jaki mechanizm? Tu jakieś były koła i cudawianki. Tak, to o to chodzi. Tutaj coś jest, tu jest jakiś w ogóle... jakiś element. Zaraz mi wszystko pod ziemię poleci. Dobra, jak ta latarka działa? O, fajnie działa. O, coś tu chyba było, nie? Czy mi się zdaje? Nie. Dobra. Aha, tu mi pokazuje. Odblokuj mechanizm. Podnieś. Dobra. No, taki dosyć trochę taki ma... dziwna ta gra. Schemat działania, tak chodzi o podniesienie tych elementów. Tutaj dotknąłem jednego elementu, automatycznie podświetliło mi się aktualne zadanie do wykonania. Mam nadzieję, że gra dobrze mnie prowadzi. Wykonano, mechanizm zrobiony, dobra. Co z tymi rzeczami tutaj? Zbuduj. A, zbuduj rusztowanie. Jeszcze jedno? A na grzyba tyle rusztowań. A, to jeszcze te sznity do poprawy niby mają pójść. Widoczek? Na żywce jakaś bitmapa rzucona z podkładów mapowych, nie? Chyba nie ma zooma, nie, nie było. Wyślij przedmioty na miejsce. O! To jest, wyślij przedmioty. Co ja zrobiłem? Co? Że co, że zamówiłem sobie przedmiot tutaj na... Aha, window! Ojej, no dobra, cyk. Kółko zębate, tak, zamawiam i... A, i na windzie się pojawia, to po to ta winda, dobra. Śmiesznie, i co to jest to? Cyk. To demontował kiedyś w ogóle, po co, na co? Było takie coś psuć. O Jezu, skrzydło? Kurde, jest skrzydło, dobra. Jak ja tam te... Aha, dobra, to... To... A, źle idę. I tu... To... O, Jesus. Nie pytam się, jak to dojechało na górę, dobra. No jest. 91% zadania. Co myśmy tam jeszcze mieli zrobić? Co tu jeszcze było? Aha, te przedmioty gdzieś pewnie tam jakieś mieliśmy jeszcze gdzieś pewnie ustawić. Co to jest? No bo skrzydła i koła zębate zostało wykonane. Pęknięcie. A. Okej, teraz jakieś pęknięcie mamy. Miejsce do czyszczenia. Niektóre miejsca będą wymagały czyszczenia, renowacji. Kiedy znajdziesz kursem takie miejsca, pojawi się wskazówka, aby przywołać kołowe menu. Środkowy przycisk myszy, następne narzędzie pokazać, co masz tym zrobić w konkretnym miejscu. Dobra, kliknę tu i co? Szpachelka. O Boże. To jest szpachelka? To wygląda jak jakieś chirurgiczne narzędzie. O Boże, to trzeba palcem tak klikać? Ale śmiesznie. Odnów. Jak sprayem. Chyba żartujecie. Okej, w tej grze rządzą spraye i dziwne narzędzia. Spoko. No to w takim razie teraz pytanie. Dlaczego już mi tam ścianę odbudowywali? Z drugiej strony gra nam nie zaproponowała szpachlowania. Się pytam. Fajnie. Fajnie. Jakby coś, to konserwator sprayem odnawia ściany. Spoko. Spoko. No trochę tak powiem. Już? A czekajcie, a z drugiej strony nie było pęknięć? No dobrze, to było na zewnątrz, a wewnątrz? A, wewnątrz jest idealnie, tak? Aha, no dobrze. A gdzie jest rusztowanie stąd? Śmiesznie. Co, zadanie 100%? Już? Tyle? Tak szybko? Niesamowite. Co ten czas tam jeszcze się robi? Jak już wszystko skończone chyba. Nie no, ja nie wierzę, że to jeszcze nic już... O, a to gdzie? A co z tym? Pojemnikiem na ziarno. Ty, teczka tam się kręci. Jak ja mam ją zabrać? Czekaj, czekaj, stary, chwila. A gdzie ten pojemnik na ziarno? Tutaj miał być? Ja pitole. Chyba coś pominęliśmy. Menu. Nie no, serio. Coś chyba żeśmy przeoczyli. Co, zajumałem jakiś antyk? Tu jeszcze coś jest. O. O, to miałem jeszcze wziąć. O, i to. Patrzcie się, wyłączałem grę. Ja pierdzielę, i to miałem wziąć. Chyba. Grę wyłączyłem i to, znaczy do biura wróciłem i wszystko wróciło na miejsce. Ej, no ale serio, gdzie ja mam z tym? Co ja mam z tym zrobić? Karta obiektu. O! Nie ma czegoś takiego jak... O, karta obiektu. O, wziąłem to ze sobą. Dobra. Tab. Ej, ale bez jaj. Serio, gdzie to mam postawić? Może w środku? Nie, w środku nie. Dobra, może trzeba znowu rusztowanie postawić. Jak zdemontuj. Co? He? Wiecie co? Dziwne rzeczy się tu dzieją. No nie wiem, gotowe, no fajnie, ale... Nie nie wiem. No powiem wam, jak takie numery będą. No, zostało mi kupę obiektów, gdzie to można dać? Co ja z tym mam sobie zrobić? No bez przesady, hello. Nie no, ja o czymś nie wiem, czy tu wrócić mamy może? A może tu wrócimy jeszcze później po coś? Ja nie wiem. Nie, ale coś jest nie tak, bo tam teczka jest na górze. Tam tak jakby coś było nieskończone. Mi się wydaje, że ten... Mi się wydaje, skoro to jest młyn, to chyba ta rzecz, którą ja mam w ekwipunku, powinienem był gdzieś tam ją pewnie wsadzić. Ale jak? Pytam się jak. Czekajcie, a może ją wezmę, może jak ją tutaj gdzieś wsadzę, może od dołu? Pojemnik na ziarno. Nie, no nie można nigdzie zrobić. A patrzcie, tu jest karta obiektu. Ja nie wiem jak to... To jest O, ani 0, ani nic, nie wiem co to... A jak tu z wykonem? Wszystko zrobione. Co to jest? No najbardziej jestem w szoku, że... Ale jeszcze jakieś narzędzie podnosiłem, prawda? Czekajcie, a może to ma być gdzieś tam na dole? Ale nie, kurde. A może to tu ma być gdzieś właśnie? Jakaś ekspozycja albo coś? Nie no, dupa. Coś mi tu się nie podoba to. To nawet nie ma gdzie tego dać. Może to jakiś ukryty achievement jest za to. Żeby gdzieś to... Gdzieś to wsadzić. No dobrze, a co z tym dźwigiem? Ten dźwig chyba należałoby też zdjąć. Ale jak ja tam teraz się dostanę, jak tu rusztowania nie mam? Znowu nie wiem, jak mam rusztowanie wsadzić. Siekiera? Nie ma już opcji wstawiania rusztowań. Coś jest nie tak. Nie podoba mi się to. Nie. Nie podoba mi się to. Nie wiem o co chodzi. Gotowe niby zadanie, menu, biuro. Dziwne rzeczy. Jeszcze zobaczymy raz, wrócę do tego miejsca z biura. To było... Młyn, 100%. No to ja nie wiem. I podgląd? Aha, to jest. No a czekajcie, jeszcze raz rozpocznij. Tam goście coś stukają, pracują. Patrzy się, dziury są dalej. Jaka śmiechawa, ale tu już... Ale to jest zbagowane, ludzie. Patrzcie się tutaj, gdzie mnie cofnęło. Desek nie ma. Czekajcie, ogólnie to jest tak. Tu na coś czekamy. Nie wiem właściwie na co. Tutaj rusztowania już nie ma. Ściana jest nienaprawiona, ale cały... Ustrojstwo, ten młyn na górze jest zrobione. Teraz tak. No tak, tu jest pusto. Serio? A, tam w ogóle dach robią cały czas. No i co, tutaj czas minął. No ale proszę państwa, ja tu nic nie widzę. Ja tu nic nie widzę. A co z tym? miejsce. O, to ta rzecz tu dalej są. O, tu coś jest w ogóle. A może to wam wszystko... No dobra, to jeszcze raz. Tego nie zauważyłem. Może dopiero jak wszystko zbiorę, to coś się uaktywni. To jeszcze były chyba takie szczypce, nie? O, nie wiem, czy w ogóle je podniosłem. Tak to zrobiłem jakoś odruchowo, że nic kompletnie nie kumam. A to co to jest? Może tu jest jakieś ukryte takie... taka zagadka dla nas. No niby wszystko w 100%. Mnie ciekawi, czy jak do tego stołu podejdę, czy będzie... Czekajcie, mogę jeszcze szybko stworzyć... No nie mogę, nawet już nie mogę stworzyć tej... rusztowania. To najśmieszniejsze jest, że... To mam robić... Że to są jakieś żarty normalne. Są błędy w tej grze po prostu. Nie no, bez jaj. Ale szybko. Czekaj, ja mogę takteczkę łyknąć? Nie, nie mogę. No nie jest zła jazda. Kurde, gdyby ją można było... Ja czuję, że tą teczkę jak się kliknie, to wtedy się coś odblokowuje dalej. No nie, nie ma szans. A tamto? Szpachelka. Nie. No to wygląda na to, że gra jest... zbagowana totalnie. Weźmy stolik. Albo ja co? Ale ja przecież robię wszystko po kolei. No tak, mam dalej to. Mam to dalej, ten pojemnik na jakieś pseudoziarno. Coś jest nie tak. Karta obiektu. Kompletnie to nie działa. Kompletnie. Ale w topa. No to ciekawa sprawa naprawdę. Najśmieszniejsze jest to, że zadanie jest w 100%, a jakby cofnęło mnie do rzeczy takich, gdzie tu powinno być rusztowanie, powinienem teraz to tynkować. No ale rusztowania nie ma. Dzwonek w ogóle działa? Nie, nie wiadomo. Czyli tu nic, tu nic, tu nic. No dobra. Ale nie podoba mi się to już. Już mi się to nie... A tu w ogóle coś jest? O, tu nie można przejść, niewidzialna ściana i tu jest też niewidzialna ściana. No to powiem wam, zaczyna mi się to nie podobać. Niby fajna gra, wszystko się ładnie zapowiadało, ale to już mi się nie podoba. Nie rozumiem tego. Widzę, że wiele rzeczy się zapada pod ziemię, jeśli coś za szybko zrobicie. A tak jak w tym momencie, to już w ogóle jakieś bzdury zaczynają się dziać totalnie. W ogóle niedokończone elementy. 100%. 100% czego niby? Aj, bardzo kiepsko to zaczyna wyglądać, powiem wam. Aż boję się kolejnych zleceń, co się będzie działo. No nic, dobra, kończymy na tym etapie. Ja sobie chyba popatrzę gdzieś u kogoś, jak ktoś miał z tym temat i będę musiał faktycznie, jeszcze nie patrzyłem się na Steama, na opinię, jak ta gra tam wypada, w tych, jeśli chodzi o jakieś uwagi albo spostrzeżenia na temat działania. Podzielę się z wami moimi takimi tutaj informacjami dopiero w 4. odcineczku. Także dzięki za obejrzenie. Na razie, hej.